Stworzewo. Przystań Stworzewo, przepiękna. No i taka bardzo fajna baza wypadowa właśnie, żeby wychodzić na te balonki. Można oczywiście w Pucku cumować jednostkę, ale chyba tam jest nieco drożej. A tutaj zobaczcie, spokój, sielanka. Przepięknie to wygląda. I dzisiaj będziemy łowić na jednostce Andrzeja Stubińskiego. I sprawdzimy, czy się sprawdza jeden hak. Lepiej jeden hak, czy kotwiczka. Zobaczcie, kajaka jeszcze nie mam, a od Andrzeja... Ale już jest, już na dobry początek masz już. Mamy pierwszą naklejkę na nasz kajak hipotetyczny. Tak jest. Zobaczcie, dzisiaj ten test robimy. Ujaj, ale zaczepne. Andrzej ma haki, ja mam troszeczkę mniejsze. To są z AliExpress, z... No krętlikiem wbudowanym. Już na to łowiłeś i mówisz, nie spada. Nie spada. Nawet są takie chwytne, że potrafi, jak, czego myślałem, że nie będzie się działo, że potrafi zahaczyć się bokiem. To jest tam sporadycznie, ale jest bardzo fajnie, bo przy dużym zielsku, mniej zaczepów zielska, mniej brody się ciągnie. Mhm. No i to też by było dobre na troć, słuchaj, bo też mniej zaczepów w tych kamieniach na będzie. Na kamieniach to będzie bezpieczne na kamieniach. Mhm. Nie wchodzi tam w kamieniach, zawsze na trójkę się łapie, to wiesz, zaklinuje, to uważam, że jest dużo... Powinno być lepsze. No to dzisiaj mamy test. Ja trochę połowię z kotwiczką, aczkolwiek też mam tak uzbrojone przyjęty. Ja łowiłem orłowie wczoraj. Naprawdę nie było żadnych problemów. Te, które zaatakowały, to nie statywały żadne. Tak. Nawet jedną niestety zaczepiłem bokiem na jednej kotwiczce, na jednej haczyku, co bym zdziwiony. Dobra, a myślisz, że zastosowanie mniejszego haka będzie działać na korzyść, czy nie? Nie mam pojęcia. Czasami może pójść po, wiesz, ona ze sliźni, bo ona będzie szerzej miała pieskotworzy i zanim go zamknie, to już wyskoczą, nie? No i zobaczcie, pierwsza rybka zapięta, o tak prześlicznie, na jeden haczyk. Grigor, ty ostatnio mówiłeś, że na wódzkę nie wiezie, nie? Teraz zobacz, na jeden haczyk. A to ja już wiedział. To ale jeszcze trochę my będziemy bez niczego łowić. Patrz, tu tak widać, to jest dobrze. No pięknie. 1-0 dla pojedynczego haczyka. Nie zaczepiono, zobaczymy. Nie, zobaczymy. Weź się do góry, bez tak. No dobra, haczyk by jeden też teoretycznie starczył, nie? W pół nie była złapana. Ale jest belona, Filip, żałuj, że się rękę złamał, nie? To takie dla nas, to są jeszcze, to było, przed rozbudową, ona jest przedłużona, ta marina jachtowa. A mówił, że ryby nie lubieją. No i tu się zaczyna problem z wyhaczaniem, nie? Jak mamy, zobaczcie, kotwiczkę, to często jest bardzo mocno wbita i bardzo ciężko ją wyhaczyć, więc włóczka i pojedynczy hak. I pojedynczy hak, tak, zdecydowanie, zdecydowanie. Lepsza sprawa. Znaczy rzucę. Już. Czekaj, jeszcze ją złapię, wiesz, do kamery, żeby było. No i nie będę zabijania pokazywał. Nie, właśnie trzeba pokazać. Słuchajcie, że bierzemy te balony, nie wypuszczamy, to łamiemy kręgosłup i dopiero potem... Zaraz za łbem. Okej, coś takiego. No i teraz dopiero do wiatru. No i kolejna. Porządnie zahaczona na pojedynczy haczyk, także... Daję to egzamin. Daję. Świetnie. Ja patrz, przyhaczanie jest jeden haka, nie cała kotwiczka wtedy. No, rachu ciachu, nawet na zawody zobacz, nie, że szybciej idzie. A ja mam też rybę życia, o. Ryba życia, o, proszę bardzo. Ale było czuć było, że jest. Nie, no było czuć, że przestała blacha pracować, co myślę, co to jest zielsko. I zobaczcie, mam przyłów. Ładny ciernik. Tak, natomiast zielsko. Zielsko się też łapie na kotwiczkę, więc zmieniamy teraz kotwiczkę na pojedynczy haczyk i próbujemy dalej. Już dostałem. No popatrz. No. Mnie zahaczono, tak, żeby żadnych ekscesów, nie?
i tak, zobaczcie, duży i daje robotę, daje radę. Kamienny mechanik teraz kursuje do lasu. Zaczyna być nudne, zobacz. Szyfer. Delikatniutko, syru. Tak jest. No dobra, słuchajcie, to zaczyna być nudne. Tak jak widzicie, tak jak żeśmy w zeszłym roku nagrywali o włóczce, tak teraz nagrywamy filmik o pojedynczym haku i ta belona się bardzo fajnie zapina w ten pojedynczy hak, nie ma problemu z odpinaniem jej. Myślę, że to bardzo fajny patent na zawody, gdzie musimy bardzo szybko zmieniać te nasze, zmieniać. Bardzo szybko odhaczać musimy nasze belonki. No i zdecydowanie też mniej zielska nachodzi, nie? Bo to zielsko dzisiaj... Zawsze przy wyhaczaniu jest mniejsza prawdopodobieństwo, czyli sam zahaczysz, bo jeden haczyk to już nie kotyka. Tak. Korona tak. Się szarpie i częste są, wiesz, bicia haczyków w palce, a przy tym jednym haku to jest zawsze mniejsze takie ryzyko, że taka będzie sytuacja zaistnieje. No to chyba wczoraj u Mirka było, nie? Że oni coś tam tak, łapie. Tak, ściągali parę. Ja wczoraj nie. Tak. Nie oglądałem wczoraj. Jego współzałogan sobie wbił parę haczy, kotwiczkę miał też i tam... Tak. No Rysiek miał też tak zrozumieć te zbite, nie? Musiał odcinać oczywiście, nie? Aha. Nie, nie raz ciężko to się godziło. Nie, trzeba przeciągnąć, przebić dalej. No, tak, nie, myśmy odcięli i to z drugą stroną wyciągnęli. Ja... Przebijam z drugiej strony, wychodzi grot z drugiej strony na skórze, no tak. Trzeba obciąć tą grot i wtedy wyjąć. No to jest zadzier głównie, nie? Bo jakby tylko trzeba mieć odpowiednie narzędzia. No. Podobnie też zahaczone jak poprzednie, tak szybko. Nie by się lać chciało. Szybko, jak to raz, to trzy. Nie, ona się zaplątała. No patrz. No tak się prawie, zdarza. Prawie, ale zobaczcie, wbiło się też, nie? Taki wyjątek potwierdza, a ty głęboko weszło. Czyli zobaczcie, w pół się też da złapać belonę, natomiast ona była bardziej taka zakręcona chyba, nie? Tam gdzieś tam w okolicach tych skrzeli było, także tragedii nie ma, ale też jest. Ale pojedynczy hak też widzisz, zdarza się na ten, także nie jest to, że pojedynczy hak nie zahaczysz sobie. Tak. Mami ja. Tak to wygląda, o, delikatniutko. Delikatnie, pyk. O. Podebrałeś się. Hello, cześć. Ale Lora. Tam nie płyncią, ma wszystko wyłowione. Tak. Dobra, zobaczcie, kolejny raz glony i już mam, nie katuję was tym, ale zmieniłem na kotwiczkę, bo sobie myślę, a co tam, porobimy takie porównanie, żeby to porównanie lepiej wyszło. Natomiast mam co chwilę, no takie oto glony. Things. Tego nie mieliśmy, jak mówiliśmy na pojedynczy haczyk. Okej, okay. No i zobaczymy, słuchajcie, na ten pojedynczy haczyk, ja już też zmieniłem, bo to bez sensu. Na kotwiczkę miałem fuzielska. Można złapać nawet bezpiecznie, zobaczcie. Na sobie usiądę. Tak to wygląda w praktyce. Słuchajcie, no naprawdę, i wyhaczanie, no to co, no pstryk. Ojej.
było. Stryk i wyhaczona. Naprawdę, słuchajcie, dosłownie nie ma sensu łowić na kotwiczki. Patent robi robotę.